Szanowni widzowie, panie i panowie, jesteście świadkiem egzekucji Magdaleny Marii Moniki. Mam wynikającej w sumie z dobrej sprawy. Tak, czyń powinność. Tym. How? Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, ze mną jest... Madzia, witam wszystkich. Tak, Magdalena Maria Monika została stracona. Tak, tak jak na początku widzieliście, ale to było wszystko w dobrej sprawie, bowiem doszliśmy do wniosku, że jeżeli ja i Wojtek umrzemy w tym samym czasie, to stracimy wszystkie cenne itemy i w ogóle trzeba będzie tak jakby zaczynać od początku, więc ja się poświęciłam, bo Wojtek ma dwie śmierci, a jedną teraz, więc tak to już. Tak, i oprócz tego to był Magdy pomysł, zważywszy na to, że mapa jest na tyle duża i ogromna, a nam nie wolno używać moda Rise Minimap, w momencie kiedy... Może Madzia, wiesz co, może trochę, nie wiem, na razie póki co, jeżeli jedno z nas zginie, jest zezwolenie na to, żeby się tepnąć do drugiego. Tak. Czy to będzie trwało przez całą serię? Nie wiem, bo może jak zbudujemy dom jakieś punkty orientacyjne, to będzie jakoś, wiecie, lepiej, ale no na razie jest, musi to być, bo inaczej będzie problem. Będzie problem, będzie to takie mocno przedłużenie serii odcinka, więc... Też poniekąd troszkę nudne, to dlatego na to się głównie zdecydowaliśmy. A teraz chcemy wypełnić, słuchajcie, dzisiaj pierwsze zadanie, które brzmi: znajdź mroczną smoczą statuę o Sybianowych Górach, następnie znajdź w niej skrzynkę i zbuduj dom z drewna, które w niej znalazłeś. A Wojtek był ostatnio w Sybianowych Górach, to on powinien prowadzić, a się zgubił. Gdzie ty jesteś? Ja ścinam drewno. O co ci drewno? Mam 60 desek, chodź. Nie wiem. Chodź, bo się znowu zgubisz i będzie znowu orientacyjnie prowadzone. Gdzie ty jesteś? Tam. Gdzie już tam? Już wiesz gdzie? Tam przy tych Sybianowych Górach. Pamiętaj, że ja mam shadery i u mnie na shaderach to zupełnie inaczej wszystko przed wygląda. Tobą. Z drugiego to, z tyłu od ciebie. Tu, prawo. Czekaj, nie wiem, wejdę wyżej. Ty już wiecie, dlaczego ja na shaderach nie gram. Słuchajcie, taka jedna mała informacja odnośnie moich shaderów. Wyłączyłem shadery z motion blurem, czyli z tym takim, no motion blur, no, z taką smugą, bo one troszeczkę źle działały na render, więc teraz już jest to wyłączone i powinno być dosyć dobrze. Ale to tak na marginesie. Tak. Czekaj, bo ja tutaj nie ustawiłam. Z rozpędu. A to muszę ustawić. Już. A, jeszcze jedno. O tym nie powiedzieliśmy. Słuchajcie, my tak? Zanim zaczęliśmy nagrywać, troszeczkę tam pokopaliśmy. W sumie im tego nie pokazaliśmy, ale zdobyliśmy troszeczkę więcej węgla i żelaza. Chyba 25 sztuk mamy, tak? Tak. Ja mam 30. W każdym razie tam troszkę tuneli porobiliśmy. Znaleźliśmy tam też złoto i emeraldy, po które kiedyś tam wrócimy, więc zapewne zobaczycie to na odcinku. A ja dostałem zawał, ale to już widzieliście przynajmniej u mnie na początku. Tak, u Wojtka widzieliście. Ja nie zdążyłam tego nagrać. Jezus Maria. Zresztą podeślesz mi to, będę miała to na koniec, a tą egzekucję nie, na początek. Nie, podeślę ci. Niech wchodzą ty, do mnie, chodź, i zobaczą. Zabiję cię. Chodź, ja cię zabiję. Nie, ty nie. Ty masz serduszka. Nie, bo ja biegać nie mogę. Cicho, patrz tam. Co? Wow. Wow. Ale odejdź ode mnie. Nie. Odejdź ode mnie. Będzie rozwód w Simsach. No dobrze. Dopiero się wprowadziłeś, to może lepiej nie. Wow. To jest to? Nie wiem, czy to. Mieliśmy znaleźć smoczą statuę. Nie wiem, czy... Ja w ogóle widzę jajko ze skrzydełkami. Ja też widzę jajko ze skrzydełkami. Ty bądź teraz mądry, tam i zejdź. Czekaj. Czekaj, ja to obejdę w koło, muszę zobaczyć, co tu jeszcze jest. Znajdź. Znajdź mechanicz... Nie, to nie to. Myślę, że pisze, że znajdź jajko ze skrzydełkami. Znajdź smoczy szkielet i pochowaj go. Ale to będzie fajne pochowanie szkieletu. Czekaj. Zbuduj magazyn, znajdź 10 smoczych jaj, idź na szczyt wieży. Gdzieś tu było coś takiego. Czekaj, znajdź drze... Nie. Dobra, bo też zaczęłam myśleć, to zadanie wystarczy, że ty to czytasz. Znajdź... Mały zamek, to nie to. 5 skrzyń, zamek z 4 wieżami.
z mostu dodatkowego świata, świecący melon w skrzyniach, trzy skrzynki, mechaniczny smok, małą wyspę z czarnym smokiem, smoka z zębami, smoczy szkielet pochowaj. Może jeszcze go. Smokom do paszczy będziemy musieli zaglądać, żeby sprawdzić... Dobra, tam nie idę. Sprawdzić, czy zęby mają. Zniszcz 10 smoczych jaj. Znajdź specjalne smocze jajo ze skrzydłami. O, o no to, to mamy. Je, chociaż jedno zadań zaliczone, nie? Czyli to jest... Dobra, ja tu sobie robię wejście, o ile ty... O, czy ty już tam jakoś zlazłaś? Tak, zrobiłam sobie wejście. No ja teraz cię nie będę widział, no. Wow, osiągnięcie zdobyłam. A po co ty masz mnie widzieć? W swoim życiu no się ja wystarczająco chcę... na mnie napatrzyłeś. Też chcę zejść tam na dół. Weź no wyjść jakieś takie normalne... O, idź tędy. Idź w koło tego jajka i tam będziesz miał przejście. Czekaj, wyjdę po ciebie. Ja sobie przejście sama zrobiłam. A, już jesteś, dobra, widzę cię. No, tutaj. Dobra, także jej! Pierwsze zadanie za... Boże. To nie jest śmieszne, bo mój tekstur pak ma dziwne dźwięki. I love you. Nie, nie takie. Stanowczo nie. Okej. Okay. Dobra, i my co mamy z tym... Nie, co ty z tym masz zrobić? Czekaj. Zniszcz 10 smoczych jaj. Ja nie wiem, czy to jest... Nie. Aczkolwiek to jest na pewno to smocze jajo ze skrzydełkami. Ale wiesz, tak, to na... I to chyba mieliśmy znać. Chyba ja wpadłam. Ja bym do środka jaja zajrzała. Mogę tą wełnę zniszczyć? Poczekaj. Chwilę. Ja bym tam zajrzała. No bo jeszcze przez wełnę, nie przez... Nie, to jest tylko. Znajdź specjalne smocze jajko ze skrzydłami. Czyli mi nie bronią, czyli mogę zobaczyć, czy jajko jest puste, czy pełne w środku. To ci wyskoczy Enderman i... Hey, love you! Hey, love you! To Bełtun ma obsybien w środku, nie chcę tego. Dobra, naprawię to. No wyjdź stąd. Tam jest tylko obsydian. Czyli nic ciekawego w środku nie ma. No nie ma, no dobra, znaleźliśmy to. Ale to nie jest ta statua, o którą chodzi, nie? Mm-hmm. Z pierwszego zadania. Wiesz co, ja tu jeszcze tak patrzę, czy tu może jakaś skrzynka gdzieś nie będzie, wiesz co, ukryta. No ma być ich 50. No właśnie, Sylwia, zabijemy cię kiedyś, zobaczysz. Tak. Nie będzie więcej map. Nie, Sylwia robi teraz super ekstra hiper mapę. Więc nie wolno Sylwii zabijać. Ta mapa nie ma powstać. Mi się wydaje, że tu żadnego nie ma. Żadnej skrzynki. Jak już to na samej górze jajka, ale tam też się dostań, to wiesz. Albo czekaj, to ja inaczej zobaczę, czy tam jest, czy nie ma. Ja się boję po tym chodzić, bo jak ja źle stanę, czy będzie jakaś większa dziura, w którą wpadnę, to jestem trup nieboszczyk. Nie jest zabawne. Zwłoki. Ależ to nie jest zabawne, panno Magdaleno. Jest bardzo zabawne. Nie. Czekaj, ja tu chcę zajrzeć. Nie ma skrzynki na górze. Gdzie ty na górze jesteś? No na jajko wylazłam, to znaczy na to jakby kopułę czy coś. To ty już wyszłaś na zewnątrz? A miałam się pytać o pozwolenie? Boże, i mnie zostawiłaś tutaj, a ja tu chodzę, szukam. A mnie nie szukałeś. Co za kobieta, Boże. Mnie nie szukałeś tam, wiesz? Z kim ja się w tych Simsach związałem? No widzisz, sam chciałeś. Wystarczyło ci ciastkiem czekoladowym przekupić. Nie lubię czekolady. Kiedy? W Simsach nie ma możliwości takiej. Że nie lubi się czekolady. Nie no, żartuję oczywiście. Kto nie lubi czekolady? Kino. Czekolada jest the best. Zależy jaka, ja nie lubię białej. Ja uwielbiam białą właśnie. Chociaż wiem, że to jest prawie nie czekolada, ale to nie jest czekolada. Ale to jest czekolada z murzyna albinosa. Dzięki. Proszę. Ostatnio na Discovery taki program o murzyńskich albinosach leciał. Ty to już wiesz co, bo ty to już widzę, zachwalasz czekoladę z albinosa murzyna i kurde murzyniankę. Kurde, rasistka jedna, no. Nie bij mnie! Nie uderzyłem cię! Dobra, nie to głód. Au! Cię. Głód mnie bije. No i na mnie oczywiście. No a kto idzie za mną? No ja. No. No i co, nie znaleźliśmy tej statuły. Czekaj, może ona jest jakoś... O, czekaj. O, widziałeś tamto? Co? Gdzie ty jesteś? No właśnie widzę. No to właśnie to
Ja zobaczyłam. Smok podtrzymujący chyba jakiś świat. To może to to? Ale wiesz co, Macie, wow. Jest problem, bo idzie... Idzie. Noc. Święty Mikołaj. Z rózgu. Kurde, ja nie mam pochodni. Czekaj, to wezmę moje grzybki, które świecą. Wujtek, tam trawka rośnie. Gdzie? No na tym świecie, na górze. Wiem, a może to jest to? Ja wiem. Hej, a gdybyśmy tam mieszkali, ale byłoby fajnie. Poczekaj, bo ja jestem tutaj w tej chwili na tych górach. Dobra, kto się teraz poświęca? Ale czekaj. Poczekaj. Jak się nazywało to zadanie? Znajdź smoczą statuę w obsydianowych górach. Następnie znajdź w niej... Ja mam wrażenie, że to jest ta statua smocza. Może. Bo przecież raczej takiego małego smoczka to się nie da zrobić, wiesz. Nie wiem, no statua mi się kojarzy, wiesz, z taką... Boże, pająka słyszę. Wojtek, ja tu zginę, zaraz trzymaj się blisko mnie. Gdzie ty jesteś? Chodź na sam czubek góry. Chodź. Tu jestem, patrz, tu. Tu. Nie, chodź tu, bo ja tu oświetlam. Dobra, ale umrę pewnie, zaraz o coś mnie tutaj złapie. Ja tu oświetlam w razie czego. Nie wiem, będziemy to podziwiać przez całą noc. Najpierw, o, chodź, obejrzymy sobie zachód słońca, żeby było romantycznie. O, zachód, wschód księżyca. No to wschód, ja zachód oglądam. O. Ja mam jeszcze takie ładne, okrągłe słoneczko. No, a ja pająki widzę na odległość, bo u mnie na shaderach one się jarzą strasznie. No to dobrze, że się jarzą. Ale wiesz to co, ja mam... Ale jeśli mam być szczery, to ja mam wrażenie, że to jest właśnie ta statua smoka. Ja mam, Wojtek... Dwa staki kobla, ale mi się wydaje, że i tak to nas nie poratuje, bo to będzie za wysokie, żeby tam też się mam dwa staki kobla. Chyba, że po ogonie spróbujemy. Ja mam wrażenie, że tam jest jakieś przejście, wiesz? W nodze? No, czy coś takiego? No nie wiem, zobaczymy, jak tam podejdziemy. No na razie musimy przeczekać. Ale wiesz, co bym proponował? Zakopać się? Nie, zrobić wiesz co, sobie taką prowizoryczną budkę i to przyspieszyć albo uciąć. Dobra, to dawaj tutaj. Tak, to jest naprawdę to wszystko. Troszeczkę bez masz, sensu. Pomogę ci, mam jeden klocek kobla pod ręką. O. Dobra, to my tutaj się zakopiemy i widzimy się rano. Tak, głodni. Może jak jaskiniowcy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy, ogólnie mieliśmy masę problemów, nie dość, że czekaliśmy, dwa razy nas wyrzuciło z serwera. Tak, to jeszcze prostu, o, Creeper sobie łazi gdzieś tu pająkę, słyszymy. Genialnie, naprawdę genialnie, tam widzę właśnie tego Creepera i on mnie troszkę niepokoi. To chodź tak naokoło. Wiesz co, chodźmy może w tamtą, jeszcze na tamtą górę sobie wejdźmy. Mhm, też o tym myślałam. Może tam coś jeszcze ogarniemy. Ale wiesz, Wojtek, ja już wiem, co ty czułeś z tą połową serduszka, jak zobaczyłeś Baśkę. No, daj spokój, to jest po prostu jakaś siła. Kurde, ale czekaj, a tam jakieś smoki jeszcze widzę. Gdzie te smoki widzisz? A nie, tu mi się coś... Te smoki możesz widzieć z naszej dery. A, bo tu są chyba raczej te latające. Tam były 3 czy 4 latające, pamiętasz? Czekaj, bo tu widzę jakieś... Tak, to są te latające. Aha, tak mi się wydaje. Tak. To są te latające, ale wiesz co, chcę jeszcze spojrzeć tutaj dokładniej, te góry przejść, bo... Ale no nie, no... Góry przemyć, ale zobacz, przecież ten smok stoi na obsydianowej górze, więc no to jest chyba raczej na pewno to, bo przecież tu... to jest wełna albo węgiel. Bo tu raczej nic nie ma. Co to jest wełna? Czarna, brązowa. Wiesz co, tylko mi się wydaje, że tam jest niezła impreza pod nim. Czy ja wiem? Tu na razie nic nie widzę. Ja chyba Creepera tam widzę. Nie, ja na razie nie, to jest drzewo. No dobra, to trzeba na niego się wbić tam do góry, tak? Czekaj, a tu jest jakiś... Czekaj, widzisz to? Hmm. To jest takie jakby jakaś to jest jakby chyba noga. Nie wiem, co tu u niego jest. Jezus, jak tu jest ciemno. Nie znam się na smoczej anatomii. Wiesz, że to moja ostatnia pochodnia właśnie? Tak? No, dobra, mam węgiel, mam kijki, zaraz zrobię nowe. Czekaj, bo ja mam wrażenie, jakby tutaj dało się jakoś... O cholera, słyszę Baśkę, nie! Nie, pilnuj strzelają mnie. Do mnie! Strzelają, strzały słychać! Come on, dobra, uciekam. dwie cię gonią. Uciekam. Nie zestrzelą mnie, nie ma takiej możliwości. A gdzie mój łuk? Ja kiedyś łuk miałam, tobie oddałam chyba. Nie mam łuku. Trzy!
Jeszcze cię jedna goni. Dobra, już cię nie goni. Już mnie gonią. Ej, one się powinny spalić. Według moich informacji one są w świetle. Dlatego nie gram na shaderach. Wiesz co? Trudno. Nie wiesz. Ja mam kobla, ja się tutaj postaram wdrożyć wyżej. No tak, ty sobie od ogonka strony, a ja co? Od dupy strony? No. Dzięki. Dobra, sorry, smog, będziesz brzydko wyglądał, bo ja też się kobluję tobie po nodze, czy ogonie, czy... Nie, wiesz, tam z daleka te smoczki bardzo ładnie wyglądają, więc myślę, że chyba twórca mapy się nie obrazi. Twórczyni, panie, twórczyni. No, wiesz, twórcza czy twórca? Twórca. Twórczyni. Dobra, o, ty tam jesteś, świetnie. Się tu winduje. Boże, zrozumiałem Tuwim. Tuwim. Jan Tuwim. Kurczę, na tych shaderach jest strasznie ciemno tu. Dlatego na shaderach nie gram, bo mnie trzasnęło coś. Co tam masz? Nie wiem, idę. Słyszę Baśkę tu. Nie! Przecież masz pół serduszka. Jak tu się rozsypiesz, to... Wiesz, co to będzie? Wiem. No. Misz masz. Mówiąc kolokwialnie. Nie ma tu Baśki. No, ale ja ją słyszę gdzieś. Nie słyszysz jej? Ja słyszę zombie. Oj, to blisko go słyszę. On musi być nade mną chyba, wiesz? O, widzę creepery. Na dole. Ja i Baśka. I to ona chyba po ogonie łażą. Wiesz co, czekaj. Nie wiem, spróbujmy. Może... Wełnę, nie wiem czy tą... Chociaż nie mamy w sumie tutaj informacji, żebyśmy nie... Niszczyli. Nie niszczyli smoków, więc wydaje mi się, że... Oj, naprawimy później, przecież to jest surowiec odnawialny. Wczytamy mapę najwyżej jeszcze raz. Tak. Się naprawi. Dobra, nie wiem, ja tu mnie wyrzuciło, ale gdzieś wyżej w każdym razie. No kurde, jak my tam mamy wyżej wejść? No bo mam jakieś dziwne dźwięki śmiejących się dzieci. Jezu, co ty masz za psychopatyczny teksturpak? No nie powiem, kto to miał jeszcze bardziej psychopatyczny. Dzień dobry! Kto? No a ty? Ja? Nie? Jaki? No na przykład teksturpak z Dzień dobry Shio. To nie był teksturpak, to były głosy podłożone. No zombie! Wiem, ale... Zombie! Gdzie ja tu wlazłem? A ja wlazłem do... Do środka go. No to dobrze, masz przynajmniej wiesz, że jest... Mam. To weź to poświeć. Zaraz, bo odganiam zombie od nas. No się obrazi poszedł. Kurde, zaraz spadnę. Wiesz co, ja może sobie zgaszę ogólnie lampkę na biurku. Mówisz, że w ciemności lepiej widzisz? Zawsze się w ciemności lepiej widzi. No co ty kot? No. Ła, tu bym nie chciał spaść. A tam wyżej? O, tam wyżej jakby... Nie wiem, jak się na te smoki wchodzi, naprawdę. A ile razy w życiu na smoka właziłeś, że się ciebie zapytam? Ja mam smoka w ogródku. No. To wiem, jak się na niego wchodzi. Wojtek! Co? Centralnie za plecami przeszedł ci zombie. W ostatniej chwili go palnęłam, żeby ciebie nie zżar. Dziękuję ci. No. Niewiasto. Proszę. Dlaczego ja chodzę i noszę surowego kurczaka z sobą? Bo to jest mój kurczak. Tylko upolowałem. Znowu gdzieś wlazłem. Kurde, dzisiaj cały odcinek widzę, to będzie wchodzenie na samą górę. Jakbyśmy nie mogli po prostu sobie zrobić takiego skobla. O, ale tu ślicznie wygląda. Stąd. Tak. O, ale patrz, już drzewka widać. Już jesteśmy bliżej niż dalej. Właśnie widzę, ale... Masz cię oświecę nawet. No tak, tam chciałam stawić pochodnie, to ty to rozbijaj. Czekaj, tu, aha, tu się wejdę, tu się wejdę, tu się wejdę, tu się wejdę. O, hop. Okej. Okay. Kurde, tam jest Baśka. Gdzie? Tam dalej. Widzę, widzę. Mnie też zobaczyła. Bo ona nie może nas zestrzelić, będzie klops. Wiesz co? Oj, dawaj tak. Madzę do góry. No właśnie to ci miałam mówić. Serio, klopsy do góry, bo tutaj to już... Tam jest jeszcze ten... Pająk. Sensu nie ma. A mi czego tunelu nie kopiesz przy okazji? No jak mam ci kopać tunel, no, jak ja nie mam kilofa? Bo ja się kopię koło ciebie.
Czekaj, może jeszcze. O, mogę go jeszcze użyć. Zamieszkamy na tej górze, wiesz? Tak, ciekawe, jak później będziesz na niej, z niej schodzić. Windę wodną sobie zrobię. Owce słyszę. Też słyszę owce. Wykop dla mnie też. Mi nie chciałeś kopać. No, dobra. Wykopać, ale jak cały odcinek. O, bo szczęście już. Dziękuję. Proszę. Skrzynka! Tak. Zakobliłam ją. I drzewo dżunglowe. Wojtek, chodź. Co tam mamy ciekawego? Jedzenie. Jedzenie. To zostawiłem ci resztę. Ale dużo zostawiłaś. No co, dwa chlebki wzięłam. Jeden zostawiłaś i surowy mięso. Co to ja? I zupę. A faktycznie jest jeszcze zupka. No, jeszcze ci źle. No to i tak mnie nie... O, tu jest druga skrzynia. Ha! Uważaj, bo to jest spad ze świata. Wow, mamy ciasteczka, mamy płytę. I mamy moonstone'a. My mieliśmy drewno znaleźć. Będziesz tu jadła coś z tego, czy mam to zabrać? Oczywiście, że będę jadła. Nie najadłem się jeszcze do końca. To weź. Daj ciastko. Ja mam wrażenie, że tutaj będzie tego więcej. Tych skrzynek, wiesz? Wojciech, daj coś zjeść. Nie mam już nic więcej. Mam 6 steaków. Postawisz piecyk? Postawię piecyk. To postaw, to się zrobi. No to dawaj. Poczekaj, bo jeszcze tylko chcę tutaj tą wysepkę zwiedzić. Wiesz co, dobrze było, gdybyśmy się zaczęli się idzie chyba... noc, jestem głodna. No dobrze, już. No, to raz, 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 już, raz. Sekundę. To jest jakaś jopa, chodź tutaj się zasiedlimy. Czekaj, bo sobie kurczaka piekę. I przy okazji można zrobić łóżka, bo mamy trochę wełny. O, widzisz, dobry patent. To i szybciej nam się dzionek zrobi. Dobra, to ty tam działaj. No ale ja tu nie podziałam, bo nie mam kilofa, więc musisz tu i tak przyjść. Już idę. Gdzieś ty w las? Tutaj. Tu. Gdzie ty jesteś? Idę. Idę. No. Tutaj. No to ładnie, masz już zrobione i co ty więcej tu chcesz? Może byś to wyrównała jakoś tak ładnie. No równam, równam. Nie, zbudujemy sobie tutaj taką odjezdową willę. Co ty jak może? Możesz, no możemy spróbować. Jak możesz, postawisz mi tego? Postawię. Craftinga? To ja nam przy okazji zrobię drzwi. Chociaż w sumie nie wiem po co nam, ale... Żeby było kulturalnie, żeby tak. Wiochy nie było. Czekaj, ja nam o wejście oświetliłam. Dobra. Czekaj, łóżko robię nam. Masz węgiel? To jak nie masz. Masz. Tu... Ja nie mam w ogóle węgla. Jak to nie masz węgla? Przerobiłam cały na ten, na pochodnie. A, ale masz sadzonki, to weź sadzonki tam wrzuć. Dobra, masz. Weź ten, łóżko sobie zrób. Mhm. Boże, zapadam w nicość. Jak to w nicość? No w nicość, tak opadam w ciemność. W ogóle dlaczego ty leżysz w drugą stronę łóżka? Bo opadam w ciemność. Jesteś nawiedzona. Amerykę odkrył. To ja nie, też kładź opadam się. W ciemność, o ja. No, no właśnie, widzisz? Ja zapewne też w drugą stronę spałeś. Czarno. A spałeś na komnie ty, barbarzyńco. O jest, w końcu jestem najedzony. Ja już zdążyłam się najeść. Jestem najedzony, nawiedzony. Czy my chcemy skrzynkę? Jaką skrzynkę? Czy weźmiemy te skrzynki stamtąd? Weźmiemy, po co one mają tam stać? Właśnie. Tylko wiesz co, ja bym tutaj jeszcze troszeczkę poszukał w tym... No ja właśnie chodzę i szukam. W tym terenie, bo ogólnie jeżeli nie znajdziemy tutaj skrzynki z drewnem... To nie to. To znaczy, że to nie to. No to już jakiś pająk mi się kręci. Ja tu gdzieniegdzie oświetlam, tam gdzie jest najciemniej, bo... Ja się tutaj boję chodzić, bo tu jest bardzo wysoko. Masz lęk wysokości? Nie tyle co lęk wysokości, tylko że jak się źle stanie, to już kaplica. Chyba raczej spadochron. A ja szukam skrzyneczek. Nie martw się, ja mam to samo. No jak wiecie, jak jest seria, to jest seria, bo jak się samemu gra, to się spadnie i się najwyżej pi, pi. Tak. Boże, ja pamiętam, jak nie nagrywam, a w jakiejś grze mi nie idzie, to Boże, jak ja bluźnię. To tak jak ja na co dzień zawsze. To jest straszne. To była twoja skrzyneczka, co ty ją znalazłeś? Tak, to tak. No tak, ale wiesz co, ogólnie to co ja widzę, to, że tu jest jeszcze wyżej, można gdzieś się wejść. Znaczy ja wiem, gdzie ja chcę wejść wyżej. Ty zebrałaś tą
Wszystkie zebrałam. Aha. Czyli te wszystkie, które znaleźliśmy, to zebrałaś. Czyli mamy dwie skrzynie. Żebyśmy nie zapomnieli tego odnotować gdzieś. A no fakt. Bo ma być ich 50. Także to jest dobry pomysł, żeby je zbierać. A wiesz co? Ja gdzieś tutaj na tej wyspie widziałem takie ala zejście do jakiejś kopalni, czy coś takiego widziałem. Co to? Tak, widziałem jakieś takie dziwne zejście, ale ja ogólnie wszedł jeszcze tam na górę tych skrzydeł. To ty wchodź tam na górę. Maria. I to jest właśnie to, o czym mówię. Bym się jednym słowem spierdzielił na dół. I to takim... No. Nie wiem, Wojtek, czy na tych skrzydłach coś jest, tak patrzę na nie, ale nie wydaje mi się. A jesteś tam gdzieś na nich? Jestem na drzewie dżunglowym na samej górze. Aha, na samej górze. Wiesz co, ja ogólnie szukam, kurczę, tego, co widziałem, chyba, że mi się to uroiło. A co ty widział? No, ja widziałem tak jakby zejście gdzieś na dół. Więc ja nie wiem, jak to, ja nie wiem, jakby to tutaj... Nie wiem, gdzie ty to mogłeś widzieć. No, na tej wysepce było na pewno. Aha, bo tędy tu idziesz, tak? Dobrze. Tam się windowałam dalej, wiesz, koblem. Aha. To nie wiem, czy to jest w ogóle sens coś tu kombinować, czy... To jest bezpiecznie, jeżeli chodzi o tą... Tak, chyba tak. Raczej. No ja zeszłam bez problemu w każdym razie. O, tu jest, patrz. Co? Gdzie? No chodź do mnie, to zobaczysz. Gdzie ty jesteś? No gdzieś. Już widzę. Żelowym. Gdzie ty jesteś? Bo teraz ja ciebie nie widzę dla odmiany. Ty mnie nigdy nie widzisz. No bo to są shadery. Typowy mężczyzny nigdy kobiety nie dostrzega. A, tu? No. No, daleko zeszedłeś. Takie jakieś... Boże. Patrz. Co tam jest? Czeka nas przygoda, czeka nas przygoda. Tylko wiesz co, ja zapobiegawczo tak bym. Tak, tak. Oświetlę to zdecydowanie. Idziemy? A może zostawmy ich w tej niepewności do następnego odcinka. Nie zdradzajmy wszystkich szczegółów od razu. No dobra, to chodź w takim razie na te skrzydło. Tak, wejdziemy, słuchajcie, jeszcze na skrzydło. Każde z nas się po prostu... A, czekaj, masz dla mnie kill-off? Nie masz? A ja mam dla ciebie mieć kill-off? To czekaj, to ja sobie zrobię, bo wiesz co, staniemy po prostu każdy pod swoim skrzydłem i się windujemy na górę, bo to nie ma sensu tam, wiesz. Dlaczego? Przecież tu jest ładny spad. Tak? Bez problemu przejdziesz? Tak mi się wydaje. Czekam, bo ja bym nie był taki pewny. Tu wejście zrobić. Teraz pytanie, gdzie jest nasz dom? Dziurawe te skrzydła. Jak gdzie nasz dom? No tam, gdzie go wybudowałeś, nie? Ale ja nie wiem, bo ja się gubię teraz. Ja tu się boję stąpać po tym, kurde. Taka mała wyspa, nieco, że sam wybudował, to się gubi, to się boi. No dobra, widzę kobel, to chyba nasza sprawka. No zapewne. Tak, widzę drzwi, to chyba nasz dom. Zapukaj. Po co? Sprawdź. Ktoś tu mieszka na tej wyspie oprócz nas? Dobra, ja jestem na górnym skrzydle. Jednym i tu nic nie ma. A na tym moim? Nie wiem, nie byłam na swoim, jestem na swoim. Czekaj, jeszcze pójdę na drugą, nie wiem, odnogę skrzydła. Żeby na sam czubek skrzydła wejść, postawiłam tylko dwa koble, wiesz? Tak? Okej. Okay. No, to bardzo ładnie zrobione. Nie, sorry, tu nic nie ma. Mówisz? Mhm. No to szkoda, myślałem, że coś będzie tam. No nie, no. Ale teraz z tych skrzydeł spaść, to byłoby zacne dopiero. A tutaj jest dużo dziur w tych skrzydłach, wiesz? Czekaj, nie wiem. Wow. A, jesteś na tym skrzydle. Wow. Faktycznie, tutaj taka dosyć w miarę fajne przejście. Ja w chwili obecnej jestem na samym czubku drzewa. Widzę cię? Dżunglowego. Ja schodząc uważam, bo tu są dziury straszne, wiesz? Jeszcze gorsze niż w mapie. Dobra. Ale to takie, że się spadnie... Tak, takie, że się spadnie na amen. Amen. Dobra, o, już czuję się bezpieczna. To dobrze. Boże, a jak ty tam tą kopalnię dojrzałeś z samego dołu? Znaczy, jak z samego domu? Z dołu? Z dołu, spod tego smoka, jak ty to dojrzałeś. Ale co? Że jest tutaj jakaś odnoga, kopalnia czy coś, nie? Nie, wiesz co, ja to widziałem jak zwiedzałem, bo żeśmy się rozdzielili i ja jakoś tak poszedłem, mówię, tu jakieś zejście, ale dobra, odpuszczę je sobie, bo nie wiem co to jest, więc wolę tam nie wchodzić. Zresztą, że mieliśmy pół serca wtedy. Mhm. To sobie stwierdziłem, ale widzisz, dobrze, że... Właśnie czekaj, ja muszę coś sprawdzić.
Dobrze, że wiedziałem, że to tu jest. No, psuje się. Co się psuje? Motyka, bo ostatnio jak tłukliśmy z zombie tą motyką, to się nie psuło wcale. To nie, może jakiś bug. Dobra, co jeszcze, robimy coś jeszcze dzisiaj, czy finiszujemy? Ja wiem, widzowie mówili, żeby odcinki trwały tak do 40 minut, nie? My mamy 30, z czego mamy jeszcze wycięcia, to wiesz. A nie chcesz iść do neteru, to wydaje mi się, że warto by jednak skończyć chyba. No chyba też, jeszcze mi, się, tu się też mi się tak wydaje, słuchajcie. No ale dobra, to i tak wychodzi na to, że to nie jest to. To nie jest ta smocza statua, w której ma być no skrzynka z drewnem, bo tam był Mossy Stone, nie? Wiesz co, trzeba zobaczyć, ale coś mi się wydaje, że pod nami chyba wody nigdzie nie ma. Ale po co ci woda? No to byśmy się zwindowali na dół. Trzeba zrobić wiaderko, potem znowu tu wleźć i sobie zrobić windę. No właśnie, kurde, trochę lipa. Chodź przejrzymy to. Wiesz co, a może jednak zerknijmy tam, tak chociaż wejdźmy. Może tam będzie jakaś kraina mlekiem i wodą płynąca. Boże, myślałam, że to ty idziesz, a to zombie poszło samobójstwo popełnić. Dzięki, że tak myślisz, dzięki, że jestem taki. Nie, bo widzę, że jakieś niebieskie spodenki lecą, ale tak myślę, zaraz. Niebieskie spodenki, zaraz ja jestem, mam zielonego skina z czarnymi spodenkami. Tak, i tak właśnie myślę, zaraz, Wojtek, nie ma takich spodenków. Ja tutaj w ogóle zostawiłam... kobla wezmę z sobą. Właśnie, Wojtek, drogocenne rzeczy zostawić w domu. Ja nie mam drogocennych rzeczy. Nie? Nie. Co ja tu mam? Piórka mam. Po co nam to? No dobra, no to już zostawię, tylko teraz na poduszkę. Muszę znaleźć dom. Czekaj, bo ja teraz szukam Macie, wejścia. Ale wiesz co, tak, jeśli mam być z tobą szczery, to do tego portalu można się spokojnie przekopać od naszego domu i to nie jest daleko. No to się kopaj. Także ja się tu pozwolę, że pokopę trochę. Mam nadzieję, niech on się kopie. Trafię. A drzwi do domu się zamyka, wiesz? To wydaje mi się, że chyba jest na linii prostej. Tylko wiesz co, masz jakieś pochodnie? Masz. Oddaj mi, jak możesz. W naszym związku to ja pochodnie zawsze trzymam. Może ja ci tam pójdę, stanę koło tego portalu? No, jak możesz. Może nie tyle, co koło portalu, co chociażby na wstęp, na wejściu, nie? Żebym, wiesz... No, ty... owca do nas przyszła. Terrorystka. Ty. O, czekaj, słyszę porta. O, dobra, wykopałem się. Widzę ciebie. O, dzień dobry. No nie psuj tego schodka, jak teraz wyjdziesz górą? No domem. Domem, a jak a, górą a to ja się zaklepię. Klep. O, i teraz jest ładnie, bezpiecznie i... Dobra, wiesz co, to może poczekaj, ja zostawię jednak tajta. Ale wiesz, plus teraz jest taki, że jak zginiemy, to odradzamy się tutaj. Tak, bo mam łóżka. Tak, chyba że ktoś dziwnym trafem te łóżka by nagle zechciało mu się na nim, że tak powiem, coś złego robić i łóżko by się rozwaliło. Tak. I pamiętaj, ja śpię pod ścianą. Wezmę to dobrze. Bo inne będzie w Minecrafcie piętrowe łóżka. Tak. I oba pod ścianą. Dobra. I co, wchodzimy? Na 3-4, tak? Mhm. Raz, dwa, trzy. A cztery gdzie? Powiedział Wojtek, wchodzimy na 3-4. Tak. What the fuck? Wow, ja patrz, jak ładnie. Nie, czekaj, bo mnie cofa. Co jest? Czemu? Czemu ciebie co? Co jest? Jak tu ślicznie. I jest kolejny portal. What the fuck? Jak tu What pięknie. The fuck? Co to jest? Patrz, jak tu ładnie. No właśnie, widzę. A na Shaderaktu to po prostu genialnie wygląda. Ja tu słyszę zombie. Spokojnie, jest dobrze, bo mamy dużo życia. Tylko, że wiesz co, dla odmiany to mi jest dla mnie... O, ale wiesz co, fajny patent jest na shaderach, że jak się trzyma pochodnie, to ona cię automatycznie rozświetla. Nie musisz jej stawiać. Mhm. To jest jeden... Nie wiem, czy my wchodzimy do tamtego portalu? Wchodzimy w kolejnym odcinku. Na pewno, ale wody tutaj widzę nie ma. To ty przyszedłeś do portalu wody szukać? Tak. Logicznie, jakbyś doszedł do piekła, na pewno byś tam znalazł tą wodę, wiesz? Co, tak, ja bym tam wszedł, ale... W następnym odcinku. Dobrze, dobrze, to wracamy w takim razie. Gorzej jak nas tamten portal gdzie indziej tepnie. Nie wydaje mi się, ale okej. A tu bum, tepasz się na początek mapy. Nie ma na początku mapy portalu. No wiem.
Ale może taka, tak ktoś coś tam... Dobra, nieważne. Oj, nie kombinuj. Dobra, wróciliśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Coś czuję, że wieczór się zbliża. No, mi się też tak wydaje. Słuchajcie, ogólnie, że tak, jak najbardziej. Słuchajcie, no myślę, że Magda znowu śpi odwrotnie. Bo lubię. Słuchajcie, ogólnie myślę, że tak. Nie wiem, czy tu się osiedlamy. Możemy się w sumie osiedlić, bo tu jest dosyć ładna okolica. Można coś fajnego zbudować, coś ogarnąć. Przy okazji mamy blisko portal. Jakieś dziwne. Magiczne. Tak. Tylko, że słuchajcie, ja myślę, że nie będziemy was zanudzać tym, jak będziemy schodzić po wodę i ją przynosić. Raczej. Więc do następnego odcinka myślę, że zrobimy tą po prostu windę wodną, którą będziemy się tutaj windować, bo to jest chyba najszybsze rozwiązanie, jak tu wejść. Znaczy wiesz, ja bym kilka i tak zrobiła. Ty wiaderko, ja wiaderko, jakieś niekończące się źródełko i później z kilku miejsc tutaj na wyspie. Tak, właśnie tak, to, tak. Jak najbardziej, bo tak sami widzicie, no dzisiaj właściwie, no nie ukrywajmy, połowę odcinka to nam zajęło samo wdrapanie się tutaj. Tak. Prawie, prawie połowę odcinka. I kitranie się jeszcze przed portalem. Dokładnie. No ale cóż, mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co jest w tamtym portalu, bo ja cholernie. Zresztą Magda zapewne jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, bo nie wiem, co tam jest. No, bardzo fajnie, przyjemnie. Dobra, Madzia, zapraszam cię do domu. A co, obiad zrobiłeś? Nie, kończymy odcinek. Okej. Dobra, także podsumowując. Znaleźliśmy ze skrzydełkami, tak? Poczekaj, to wiesz co, jak już tutaj jesteśmy przy zadaniach, kończymy, to ja sobie tutaj odznaczę X-em. Dobrze. Co dalej zrobiliśmy? Jest zadanie, słuchaj, znajdź portal do custom netheru, ale tak de facto my się w tym netherze nie pojawiliśmy po przejściu portalu, więc... To na razie sobie oczywiście... Nie, to może być, bo jest jeszcze zadanie, ale jest zadanie, że znajdź portal do netheru. Standardowego netheru i jest do custom netheru. No właśnie, więc... tylko który jest który? A... To jest pytanie. Trzeba było podpisać tabliczką na górze, no. O, zdobądź bruk z mchem. To znaleźliśmy dzisiaj. A to gdzie było? Na dole. Tak, jest. To jest 401. 401, no. 401. Znajdź korytarz z kwiatami. Tak, to jest chyba ten korytarz. Aha. Wieże, ogród w mroźnym świecie, zdobądź hełm z kolczugi, znajdź mały zamek, złóż z niej na głowę. Znajdź 50 skrzyń, czyli to mogę odznaczyć jako 2 na 50, tak? Tak. Znajdź dżunglowe drzewo na wyspie nad mrocznym smokiem. To też mamy zrobione, bo to jest tak. To drzewo dżunglowe. Tak, bo ja na nim byłam przecież. Tak, ja też byłem, więc to mamy też zaliczone. Czyli to jest mroczny smok, to nie jest mechaniczny, tylko mroczny. Mhm. Tu mamy później mechaniczny, znajdź mechanicznego smoka. Znajdź małą wyspę z czarnym smokiem. To chyba nie to. Nie wiem. Zrób ogniska w 5 jaskiniach, znajdź smoczy szkielet, znajdź portal do custom netheru. No właśnie jest do custom netheru i do standardowego netheru. Słuchajcie, zrobimy to w ten sposób. My się zapytamy Sylwii, więc wy w opisie do filmiku będziecie mieli napisane, czy to już zaliczyliśmy, czy nie. Jeżeli nie, pojawi się, nie będzie X, a jeżeli zaliczyliśmy, to pojawi się X, czy tam inne oznaczenie, że to mamy zaliczone i to będzie chodziło o to. O. Tak. Może tak to zróbmy. Tak. Tak. Także dużo zadań dzisiaj zrobiliśmy. Zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery zadania i dwie skrzynie z 50. Tak, to jest już coś. Tak. Coś czuję, że to chyba nie będzie trwało rok, to jest ta seria. Coś mi się zdaje, że będzie trwała, bo mamy położyć diamentowy blok na wszystkich statuach smoczych, których jest 5. No my jesteśmy teraz na jednej. Znajdź specjalnie je ze skrzydłami, to jeszcze zrobiliśmy, 11. Które? 11. O, no to zaliczyłem, to już napisałem. Tak? Tak, a tak. To już chyba na samym początku nawet. O, a właśnie, tak. Czekaj. Poczekaj, bo teraz tak patrzę. Zetnij dżunglowe drzewo na wyspie nad mrocznym smokiem. A to zetniemy. Też zetniemy. To zetniemy, tak. to już powiedzmy. I my jesteśmy nad mrocznym smokiem, tak? No to wychodzi. To teraz zobacz szóste zadanie. Znajdź mrocznego smoka. Aha. Więc kolejne zadanie mamy zaliczone. Tak. No. Więc zresztą może też Sylwia będzie weryfikowała te nasze zadania, czy je ewentualnie wykonaliśmy, czy nie. Mhm. Będziemy się jej na pewno pytać. Mam nadzieję, że ogląda naszą serię. Też mam nadzieję. Jak ogląda, to pozdrawiamy. Tak, niech napisze nam na Skype'ie jednemu i drugiemu, że ogląda.
Tak. A jak nie, to Unsu. Będzie tak. Więcej hajsu z YouTube'a. Tak. I kończymy tą serię. Tak, kończymy serię i będziemy więcej nagrywać twoich map. Hejtersko na hejt. No dobra, ja się witałem, to Madzia się żegna. Tak, ja się żegnam. Ja i tak twierdzę, że seria będzie trwała rok. Tak. No. I cóż, i mamy nadzieję, że wam się podoba. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć. Cześć. Nie. Już nie masz ochoty? Na co? Na co miałeś ochotę? Nie wiem. Okej. Okay. Na zielonego smoka w posypce kolorowej. Ta baluga? Zrób mi lodark, to się... Lubisz to.